Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zobaczcie, jadę sobie skończyć na podium. To jest moje zadanie, mam skończyć na podium, mam zdobyć po prostu dobre miejsce. Jadę już 102 minuty. 102 minuty, czyli ponad godzina 42 minuty 55 sekund. To jest naprawdę dużo czasu. Jadę sobie tak bez przerwy, w międzyczasie coś tam jadłem i tak naprawdę zajebista sprawa. Jadę w moim Jeepie Grand Cherokee, który naprawdę spisuje się fenomenalnie. Różne tutaj tereny przejeżdżałem, zeskakiwałem z jakichś ogromnych gór, skracałem sobie strasznie przez jakieś bezdroża. To jest wersja offroadowa, ja wam pokażę. To jest wersja offroadowa mojego Jeepa, która naprawdę spisuje się świetnie. Jestem mega zadowolony z tego samochodu. Pisaliście mi w komentarzach, abym miał właśnie też Skyline'a, żebym go kupił. I żeby sobie nim też jeździć, tunigować, bo to jest fajny wóz. Ja się zgadzam, to jest oczywiście bardzo fajna bryka. Ja sobie teraz patrzę, czy mogę gdzieś tutaj skrócić i chyba pojadę prosto. Jasne, to jest bardzo fajna bryka, która no... strasznie mi się podoba, no ale jednak kupiłem Grand Cherokee, bo ten Skyline jest też mega popularny ze względu na swoje atuty, które przed chwilą wymieniłem. Wiecie co? Za mną. Wszyscy moi przeciwnicy, oczywiście to są przeciwnicy komputerowi, są gdzieś tam z tyłu oddaleni. Daleko, daleko. Chociaż nie, trzeci przeciwnik jest oddalony o kilometr. Drugi przeciwnik jest od 1,5 kilometra oddalony. O, tu muszę skręcić. Więc wcale nie są tak daleko. Przed chwilą byli gdzieś tam po 2,5 kilometra dalej. Jestem teraz w Hollywood. Wow. Po 2,5 kilometra był oddalony. Także naprawdę, naprawdę sporo ich tam zostawiłem. Tym bardziej, że przez, nie wiem, znakomitą większość, powiedzmy, tego wyścigu trzymali się oni blisko mnie, przynajmniej ten drugi przeciwnik, który jest zaraz za mną. Znaczy, nas na punktacji. I sporo się z nim tam kłóciłem. Ja powiem, że ten Jeep, którego posiadam, fantastycznie ramuje. Ja to... O, jest już meta, zobaczcie. Ja naprawdę bardzo, bardzo dobrze tamtego typa spychałem. On jeździ tym Focusem i wystarczyło go leciutko dotknąć w tył samochodu. I koleś się po prostu obkręcał, co było bardzo fajne. Spychałem go tam w jakieś zadupia, na inne trafiki i tak dalej. Teraz powinienem wygrać sporo kasy, reputacji, w ogóle chyba dużo wszystkiego powinienem wygrać. To był naprawdę bardzo długi wyścig, którego jechałem. Sporo go jechałem. Wow. Prawie dwa poziomy wbiłem, nieźle. Zobaczcie, 2,5 godziny, a jechałem go ogólnie, gdzie tu są staty? Chwileczkę, nie ma tu podanego czasu, no mogłem sprawdzić, ale to ponad godzina 40 minut. A tam było pokazane, że 2 godziny coś. Powrót na trasę, kara minus 600 punktów? Pierwsza pozycja, no to aha, czyli jakbym jechał na trasie, to bym miał więcej tych punktów trochę, tak? 41 tysięcy tych dolarsów niby wygrałem. Powrót do dowolnej jazdy. Fantastyczny samochód ten Jeep, naprawdę spisuje się świetnie. Cieszę się, że go mam, fajnie wygląda. Ja go widziałem w rzeczywistości, wersję w macie właściwie. A mi tutaj punkt wyznaczył. W macie i naprawdę też robi wrażenie. Ja tutaj jak pamiętacie w poprzednim odcinku, zamontowałem mu maskę z włókna węglowego i też to wygląda bardzo ładnie. Wiecie skąd jechałem? O kurde, aż tyle przejechałem. Jechałem z Miami, bo to jest ogólnie to zadanie. Te zadanie, które się jedzie 2,5 godziny. Ja je przejechałem w godzinę 40 coś. Nie, chwileczkę, to? Tak, to. No. Także bardzo, bardzo fajna sprawa. No ale męcząca, zobaczcie, to jest naprawdę dużo czasu, jak tu się przez te wszystkie miejsca jedzie. Fajnie tak sobie pozwiedzać, jasne. A dziwne, że... Aha, czekajcie. Czekajcie. Ja wcale nie jechałem tutaj wzdłuż wybrzeża, bo ja przecież jechałem przez góry tutaj. Zobaczcie, jak ja jechałem. Tu jest pokazane, bo tu jest odkryty ten obszar. Ja go wcześniej nie miałem odkrytego. I tu musiałem jakoś jechać tu dookoła, tu. Wzdłuż zachodniego wybrzeża, także to nie było w linii prostej.
No, i tutaj sobie jechałem, tak, kurde, sporo drogi przejechałem, kluczyłem po, powiedzmy, całych Stanach Zjednoczonych, normalnie jak w Need for Speed The Run, tylko że tutaj, jak widzicie, nie odbywa się to w godzinkę, bo w The Runa można przejść w godzinkę, tylko dużo, dużo szybciej w zasadzie. Gadanina, co to może być? Graj. A, jedziemy, zobaczymy, jakiego Alex, eventa mam. Scarlett, Teraz 140 tysięcy gotówki. Contraband I znowu dojechał moim wspaniałym on Grand our Cherokee. base. Yeah. Chodź, Jeepek. Z kim się ścigamy? Yep, Annie seen me. Time to introduce myself. Oh yeah. Trochę sobie podgłośnie, żeby słyszeć ten wóz. Dobra. O tak! Mój Jeep naprawdę fajnie ramuje. No myślę, że go będzie łatwo tutaj można rozwalić, bo ja wcześniej właśnie spychałem się tymi małymi samochodami, w sensie niskimi, nie SUV-ami. Zobaczymy, jak tutaj ramuje SUV. Goni nas policja. Uwaga. Oj, trochę oberwał. Niedużo, ale zawsze coś. Słabo, muszę go tak mocniej stuknąć. Poczekam, aż gdzieś będzie skręcał czy coś. Zobaczymy na mapce, jak to wygląda. Ależ przygrza teraz. O, jesteśmy ten. W kosmodronie. Nie, w kosmodronie jest w tym. W Rosji. O, tu mamy NASA. O, wow. Przylądek Canaveral. Okej, tu mamy blokadę. Cholera. Gdybym wiedział, że on tam skręci, to bym go szybciej załatwił. Dobra, działamy. Uwaga! Bum! O kurde, no co jest? Dobra, pojedzie tu, zobaczcie. Puszcz ty! Yeah! Work hard, play hard. Yeah, to jest to. O, jeszcze się ruszał. I zdobyłem jaki medal? Nie wiadomo, czy się zdobywa medale? Chyba tak. Uwaga. Złoty! Wow! 12 punktów. Fajnie. Dziwne, że za tą misję, którą wykonywałem, ten długi taki wyścig, chyba nie dostałem żadnych punktów ulepszeń do mojego Jeepa. Albo mi się wydawało? Nie zwróciłem na to uwagi nawet. You know who I am! Mój Jeep. Kick ass. Zobaczcie. Szkoda, że nie można trochę niżej tej kamery ustawić. Bo nie widzę teraz dołu tego samochodu. To jest trochę błąd moim zdaniem. Bardzo fajnie mi się jeździ na tej kamerze. Wiecie? No dobra, pojedziemy sobie teraz kolejne tutaj zadanie. Jak widzicie, już tutaj całkiem spory poziom sobie zdobyłem. Dzisiaj mam dużo, dużo czasu, żeby grać właśnie w The Crew. Tu będę musiał jechać moim Dodge'em. Dodge'a też nieźle podniosłem ostatnio, więc. Zobaczymy. Okej, no to jedziemy. Zobaczcie, to jest mój Dodge. Dawaj, Dodge, pokaż, co potrafisz. Dobra, lecimy. Oh yeah. Zobaczymy. O kurde, ta kamera wymiata. Lubię tą kamerę z kokpitu, też jest fajna. Ale tutaj widać znacznie więcej, wiecie, o co chodzi. Tą prędkość czuć lepiej. Wow. Kurde. No i ja właśnie tego Dodge'a Chargera mojego, którym jadę teraz, znacznie ulepszyłem i on teraz jest zdolny driftować nawet po suchym asfalcie. Na suchym asfalcie. Co naprawdę wygląda fajnie. Jechałem sobie, o właśnie, też wam to pokażę. Bo jechałem sobie to wyzwanie, które wam pokazywałem w poprzednim odcinku i nie mogłem go ukończyć w MP4. Ja podejrzewam, że ta gra jest tak zrobiona, że właśnie te szybsze samochody jak McLaren MP4 muszą mieć wyższy poziom, żeby móc rywalizować na takich właśnie wyzwaniach przygotowanych dla konkretnych tam modeli. A te wolniejsze jak Dodge Charger, myślę, że to jest uzależnione bardziej od części niż od samochodu, jaki posiadamy. Nie, bo McLaren mój obecnie posiada tam 300 coś punktów. I on na starcie już tyle posiadał, to jest stokowy, tak?
A Charger miał dużo mniej tych punktów, chyba ze 120, albo nawet chyba niecałe, niecałą 100, 115 jakoś tak. No więc on sobie tam nie radził, ten McLaren. Ale wbiłem w Dodge'u. Zaraz wam to zresztą pokażę. Więc naprawdę miażdżę tych wszystkich typów tam. Zresztą bardzo mi się fajnie jeździ. Ja sobie zrobiłem jakąś tu misję i w ogóle powkładałem jakieś powygrywane części, które znacznie zupgrade'owały mi tego Dodge'a. Wcześniej miałem gdzieś tak 290 czy 280 punktów i myślałem, 275 właściwie miałem punktów, tak mi się wydaje, jakoś tak miałem. I myślałem, że to jest dużo. A tu nagle patrzę i tak mi się zupgrade'owało wszystko. Kurde, jak ten samochód zaczął szaleć. Pisaliście mi właśnie też w komentarzach, że wszystkie samochody da się zupgrade'ować powyżej tej statystyki, tam 1000 chyba 120 czy jakoś tak, do tej statystyki. No i w zasadzie wszystkie są równe wobec siebie. Ale ja wam powiem, że Jeepem mi się dużo lepiej na offroadach jeździ niż Dodge'em. Słyszałem, że na przykład Agera R nie rozpędza się powyżej 350 km na godzinę. To jest dziwne. No, stestuję to. Prawdopodobnie gdzieś tam jeszcze są jakieś bugi w tych modelach samochodów i pewnie zostaną usunięte jakoś w niedługim czasie, mam nadzieję. Ma się pojawić spora aktualizacja w styczniu i też niepokojące wieści tam słyszałem od was, że gra się po prostu nudzi, jak już wszystko zrobicie, te misje fabularne, robicie te PvP i to się wam nudzi wszystko. No możliwe, wiecie co, mi się ta gra nie nudzi, bo ja naprawdę teraz nie mam kiedy grać, teraz mam dużo pracy i jak gram, to nagrywam i właściwie widzicie cały czas, jak się ekscytuję tą grą, bo ja mam wielką chęć pograć, ale no nie mogę, nie mam kiedy. Musiałbym po prostu spać 2 godziny dziennie, żeby móc w nią sobie pograć dłużej. No ale dzisiaj mam cały dzień wolny w końcu i mogę się tym zająć. Nie narzekam, no po prostu też lubię pracę, lubię nagrywanie, lubię granie. No ale myślę, że dzięki temu też możecie zobaczyć, jaki jestem w grach i to też jest takie fajniejsze, jeśli bym, nie wiem, zajmował się tylko YouTube'em, tylko grał i nie wiem. Może by to było takie trochę sztuczne. Może, nie wiem. Bardzo dużą satysfakcję biorę z tego, że mogę nagrywać i mogę grać w gry. Dla was, powiedzmy to. Na to sobie tak. Okej. Okay. I kurde, co ja tak też poziomy szybko wbijam. 30 poziom. Wow, 419 punktów. Czujecie, panie? Złoto. Zdobyłem sobie. Wyposaż. Pięknie. No i dobra. I teraz wam pokażę to, co wam obiecałem. Czyli ta misja paskudna. Oh. Nie możesz uwierzyć? No oczywiście, że kasz kazneczkiem, no nie. Ona nie może uwierzyć. Co, ona jakaś pijana jest, czy co? To jestem ja, Lucek. No, jakaś głupia jest. Czujecie, banie? W końcu to odblokowałem! Ale fajnie. Dobra, ale miałem wam pokazać ten wyścig do obserwatorium. W końcu myślę, że go ukończę na wizji. W takim kunsztowym stylu ludzkowym. Oh yeah! W moim Dodge'u. O. W McLarenie było mi strasznie trudno. Dzisiaj sobie wbiłem, patrzę, wow, nie mają szansy, no wow. Naprawdę. No ale dobra, nie zachwalając się, pokażę wam co i jak. Uwaga, uwaga. I jazda, oh yeah. Na początku nie mam nitra, tu można sobie wykupić te takie skille, żeby mieć na początku wyścigu tam ileś tam procent nitra już załadowanego. A ja na razie tego nie posiadam. Dobra, weźmiemy sobie nawet na kamerę z maski, taki będę hard, znaczy z kokpitu, taki będę hardcore. Oh yeah. Zresztą pisaliście mi o tym, żebym właśnie pojeździł trochę na tej kamerze. Ona jest fajna, ale też czasami trudno jest nią jeździć, szczególnie na trasach offroadowych, gdzie musimy widzieć, jakie przeszkody są gdzieś tam daleko przed nami. Ja miałem taką sytuację, że był gdzieś tam punkt daleko, na tym wyścigu, który ukończyłem sobie. Okej, okay. Dziwne.
Okej, okay, wywaliło mnie z gry, wiecie, i będę musiał zacząć ostatni event od nowa moim dodżem. No ale spoko, jakoś damy sobie radę. Ważne, że te długie wyzwanie się nagrało i wszystko się, wiecie, że wykonałem to właściwie, bo to trwało no godzinę 40 minut z czymś, także to jest kurde kupa czasu. Wyobraźcie sobie jechać cały wyścig i nagle wam się gra kraszuje. Można szału dostać, masakra. Dosłownie. Okej, zmieniam na tą moją kamerę. No i próbujemy z tymi dziadami wygrać. Korweta jaka piękna, muszę ją mieć. Właśnie, ile ona kosztowała? Chyba niedużo, mogłem sobie ją w sumie sprezentować, tak myślę. A jeszcze zobaczymy. Ja tutaj celuję w inny samochód, ale nie powiem wam jaki, bo sobie go zaraz kupicie. Tak samo jak było z Aventadorem. Bo ten patrzę, wszyscy Aventadora mają. Znaczy no, wiadomo, że nie wszyscy mnie oglądają. Zagrają w The Crew, ale... Większość osób chciała właśnie go mieć. No to jest fajny samochód, Aventador. Kurde, no wiadomo, Lamborghini, kurde. Ale korwetkę też bym chciał tutaj przygarnąć. O tak, to jest piękny wóz. Gonimy teraz BMW Z4. Co zrobił, ej? Zobaczcie, jak ja ich zostawiam tym Dodge'em. To jest nieprawdopodobne. 431 punktów na statystyce ogólnej. I tak jak mówiłem, Dodge jest teraz zdolny driftować. Nawet na takiej drodze jak tutaj. Zaraz wam może zademonstruję, chociaż nie chciałbym specjalnie tego robić, bo tutaj chodzi o to, aby po prostu przejechać szybko. Bardziej lubi takie power slidy i po prostu boksuje kołami. Ciężko to nazwać driftem, bo trudno wtedy ten samochód opanować. No zobaczcie, takie coś. No to jest bez sensu, no bo oni mnie wtedy tutaj bardzo doganiają. Chociaż jeden gdzieś tam się... No zobaczcie sobie na mapkę, bardzo się tam rozwalili gdzieś, cholera. No ale są całkiem niedaleko i mimo to udaje mi się uzyskiwać tą, znaczy utrzymywać tą pierwszą pozycję. Nawet nie używam zbyt często nitra. Pisaliście mi w komentarzach, abym jeździł bardziej agresywnie. Zaraz zobaczymy. Tutaj nitra oczywiście nie ma co używać, bo zaraz będzie... A, trochę sobie zużyjemy. Zaraz będzie tutaj skręt, hamowanie i... Hops. W ogóle dzisiaj zrobiłem sobie taką dłuższą sesję właśnie w The Crew i pozwiedzałem wiele ciekawych miejsc właściwie w grze, jak na przykład skocznia niedaleko miasta Salt Lake City. Tam się odblokował jakiś achievement za to, że wyskoczyłem w ogóle z niej. No fajne są te miejsca i nie wiem jak ci recenzenci na temat The Crew mogli napisać, że tutaj są jakieś nudy. No wiecie, też ja na to patrzę w ten sposób, że jestem to w tej grze z doskoku, można powiedzieć, tak? Nie gram codziennie po kilka godzin, tylko wbijam sobie, nie wiem, 4-3 razy w tygodniu i gram tam po, nie wiem, godzinę, 30 minut. Więc dla mnie, no właśnie, ta gra nie może się znudzić w takim czasie. Dla mnie to wszystko jest nowe i odkrywanie tej gry jest ciekawe. No nie wiem, jeśli macie tam więcej czasu, żeby grać w The Crew, to fajnie, no. Podejrzewam, że macie mega fan z tego, ale z drugiej strony też podoba mi się sposób, w jaki ja gram, bo ja sobie tą grę dawkuję, przez co ona mi się nie nudzi. Tak samo jak NFS World i inne gry właściwie, w które gram, jak Simulator Farm... nie, przepraszam, Farming Simulator. To jest właśnie to. I ja jadąc właśnie na tym długim, długim takim wyścigu, jak były gdzieś tu takie serpentyny albo punkty były no, znacznie oddalone od siebie, to po prostu jechałem w linii prostej przez jakieś tam pustynie. Samochód wtedy nie mógł osiągnąć więcej jak 140 km na godzinę, a mimo to udawało mi się naprawdę sporą przewagę uzyskać. No czasami nie było to zbyt korzystne, ale jednak jakoś dawałem radę. Ja się bałem, że jak mi się teraz rozłączyło z tą grą, to podejrzewam nie było nawet wina gry, tylko mojego internetu. Przez chwilę po prostu jakiś tam sygnał zanikł i rozłączyło z grą, a gra się sama z siebie po prostu skraszowała. Pięknie, pięknie wychodzi. Dzisiaj postanowiłem nagrać gameplay w 30 fps, bo też pisaliście mi o tym, że 60 fps jest jakieś takie zbugowane, u niektórych ciężko chodzi czy coś, się tnie. To jest wina sprzętowa, wiecie, no one nie wszystkie komputery radzą sobie z tymi 60 fpsami na YouTubie.
I zobaczcie, teraz bez żadnego problemu ukończyłem sobie ten event. Po prostu. Także naprawdę spoko. I to jest bardzo fajna misja, bo mamy tu fajne widoki, że tak powiem. Żadnej kary nie dostałem. Nie wbiłem sobie też dużo, trochę kasy. Powiem wam, że bardzo dużo kasy zdobywam sobie na driftowaniu. Tym bardziej, że odblokowałem sobie, jak to się nazywa, te takie ulepszenia, które... Te bonusy różne na gotówkę, jeśli robię jakieś wyczyny. Patrzę sobie, czy Mustang Fastback może mieć tunik na coś innego niż ulicę. To jest ulica... O, jest tutaj. Nie, może mieć tylko na ulicę. Bo chciałbym zrobić na rajd właśnie. Jak to wygląda w ogóle? O Boże, jaki klocek. Ech, nie lubię tego stylu. Tego bym mógł wziąć. Tylko znowu ja go mam w garażu i kurde... H1 można by też wziąć. Fajnie by wyglądała na rajd. Slingowana na rajd. Naprawdę, został mi tylko ten Dodge Ram też zajebiście wygląda po tuningu. No nic, ale wezmę Silverado, wiecie, bo no szkoda mi po prostu brać te same samochody i mieć kopię w garażu. Trudno. Bierzemy tego dziada. No i zobaczymy, jak będzie śmigał. Okej. Okej. No i zobaczmy. Wybierz zestaw rajdowy. Nieźle. Poziom 30. No dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Pakiet startowy. Myślicie, że strasznie się pozmienia? No, mam nadzieję, że to nie będzie taki klocek. O w mordę, ale zajebiście. Jak to wygląda? Trochę tu pozmieniam, ale ogólnie wypierdnie. Pokaż mi go, ja mogę sobie go obejrzeć? Ja pierdziele. Zajebisty, nie? Ja. Oh yeah. Dobra, z optyka oczywiście, coś przerobimy, ale mi się podoba, strasznie mi się podoba. Kolor jaki damy? Metalik. Dam taki. O, zajebioza. Naklejki jakieś też damy, hardkorowe. Motyw, nie, jakieś może... Ja wiem. O rany. Ale drogie to jest, zobaczcie, 50 tysięcy. Dajcie spokój, ludzie. Oczywiście powariowali? Drogie jak cholera. 40 tysięcy, jakie ceny. Aha, motyw wyścigowy. O, to wygląda nawet całkiem. O, nagroda. Przejdź do Uplay. Nie. Ale chwileczkę. To sobie blokowałem, czy nie? No, tutaj są całkiem fajne naklejki. O, ta mi się podoba. Wnętrze, felgi, ale co, nie mogę zmienić ten? Zderzaków ani nic? Jak to jest? Naprawdę? No zobaczcie, nie ma nic tutaj. Felgi, tak. Mechanika, ale nie ma tutaj zderzaków, wnętrze, felgi. Dziwne. Nie podoba mi się to już. Okej. Wnętrze tylko mogę sobie zmienić ewentualnie. No to szkoda trochę. Mamy białe krzesło. No i tyle właściwie. To tak niefajnie trochę. Mechanika. Dobra, nic nie ma do kupienia. 486 punktów. Zobaczmy, jak ten wóz jeździ, moi drodzy. Ja jestem, kurczę, w niebo wzięty i tak tym wyglądem. Myślałem, że to będzie taki właśnie klocek. A tak się zastanawiałem, co ludzie mają za samochód. Taki fajny, wiecie,
Fajnie zrobiony. Ja bym... chyba podeślę wam, jak nie zapomnę, w komentarzu taki film, który naprawdę mnie zainspirował do takich masakrycznie offroadowych wyścigów. Gościu tam jedzie przez naprawdę bezdroża takie... To jest chyba coś a la Ken Block, tylko nie driftuje typek, tylko jedzie przez takie offroady, wyskakuje i w ogóle... Ho, co to jest? Ja pierdziu. Ja dziękuję. Wow, jakiś czołg z tego się zrobił. Gdzie on ma wydechy? A tu z boku, zobaczcie. Nieźle. No dobra, to chodźmy na jakieś totalne bezdroża. Nie wiem, tutaj chyba coś jest. Gdzieś tu się wywalimy i zobaczymy, jak pójdzie. O kurde. No dobra, lecimy. Tutaj jakieś wyzwanie jest. Ja tam punkt ustawiłem gdzieś w ogóle strasznie wysoko, na tej górze wielkiej. Dobrze, że nie kupiłem tego Dodge'a Rama, chociaż on pewnie też by fajnie się spisywał i fajnie by wyglądał. Tylko że no mówię, mam go w garażu wersję uliczną, tak samo BMW Z4 wersję uliczną mam. BMW Z4 jest jeszcze fajna, ta wersja, gdzieś tam widziałem na screenach po tuningu, to wygląda kozacko. I no chyba będę musiał niestety ją kupić, bo wygląda zajebiście. Zupełnie jak Z4 GT3 z teamu NFS. Udało się tu bez problemu wjechać. Tu gdzieś ma być ten... Co? O, widzę go. Widzicie, tam daleko jest oddalony. Musimy tam dojechać dzisiaj. Okej, już się pokazuje. Wow! Tutaj jakoś można wjechać. Ja będę na szczycie całej tej wielkiej góry, którą widzieliśmy przed chwilą. Wow, trzeba uważać, żeby tu nie spać. Znaczy ja i tak zaraz stąd zeskoczę, nie ma bata. Chyba każdy to zrobił. Wow, jako wysokość. Już nie mogę się czekać, jak stąd zeskoczę. Małe bugi. Lecimy, uhu! Ja latam! Kurde, jak to... Ale przetrwałem. Niepowodzenie, ale tu chyba bym... A zobaczymy, czy tu się da jakąś kasę zarobić, ej. Szybka podróż. Czy od tych skoków da się jakoś tutaj, nie wiem, levelować czy coś? Zobaczmy. Chwileczkę, nie, tu nie, tu nie, tu nie. Może tu się uda wyskoczyć. Tu. I... Ooo! I patrzcie na to. What the fuck? No nie! Wylądowałem na cztery koła! Hello! Oj. No dobra, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną przez ten odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!